Chcesz się dowiedzieć, czym jest normalizacja, na czym polega, dlaczego warto ją stosować, jak ją przeprowadzić krok po kroku od A do Z? Jeśli tak, to to nagranie jest właśnie dla Ciebie. Puk, puk. Dzień dobry. Z tej strony Darek, witam na kanale Nieinformatyk, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzoną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami, które pozwolą Ci zbudować karierę programisty baz danych. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam do kliknięcia dzwoneczka i subskrypcji, żebyś nie przegapił wartościowych materiałów, którymi się z Tobą w tym miejscu dzielę. Dzisiaj zajmiemy się tematem normalizacji. O normalizacji nagrałem już jeden odcinek, natomiast zdarzyło mi się tam pomylić, w związku z czym zapowiedziałem, że nagram upgrade tego odcinka, nowszą jego wersję, gdzie wyjaśnię od A do Z, czym ta normalizacja jest, no oraz przy okazji naprawię swoją pomyłkę, którą popełniłem pod filmem, do którego link znajdziesz poniżej tego nagrania. W tym nagraniu chciałbym pokazać Ci zarówno tą część teoretyczną związaną z wyjaśnieniem, czym jest normalizacja, jak znormalizować tabelę, ale również tą częścią praktyczną, żebyś zobaczył, jak w praktyce taki proces może wyglądać, więc przygotowałem też przykład, gdzie pokażę mój ekran, żebyś widział, jak normalizujemy tabelę w relacyjnej bazie danych. W skrócie moglibyśmy powiedzieć, że normalizacja to po prostu podział większych tabel w relacyjnej bazie danych na mniejsze. Po pierwsze, dlaczego w relacyjnej bazie danych? Bo proces normalizacji dotyczy tylko baz relacyjnych. Są bazy NoSQL nierelacyjne, ale tam o normalizacji nie mówimy. A druga rzecz, jeśli chodzi o wielkość tabel, bo przed chwilą powiedziałem, że podział większej tabeli na mniejsze. Tu nie chodzi o rekordy tabeli, czyli ile wierszy ma tabela, tylko o kolumny. I to też w zasadzie nie chodzi o liczbę kolumn, bo może być tabela znormalizowana, która ma i 200 kolumn, tylko raczej chodzi o fakt, jaka jest zależność między tymi kolumnami, co w późniejszej części tego nagrania dokładnie Ci wyjaśnię. I dlaczego to robimy? No bo może być tak, że znasz już na przykład język zapytań SQL, nawet sobie świetnie z nim radzisz, potrafisz pisać polecenie, stwórz tabelę, potrafisz używać selecta, może nawet joina, sortować dane, stosować filtrację za pomocą klauzul WHERE itd., itd. Natomiast kwestia jest taka, że żeby odnieść sukces w dziedzinie programowania baz danych, to oprócz tej praktyki, czyli praktycznej umiejętności stosowania zapytań SQL, musisz jeszcze rozumieć co nieco teorii. Dzisiaj właśnie zajmiemy się tą normalizacją z tego powodu, że nawet jeśli będziesz świetnie potrafił pisać w języku zapytań SQL, to nie będziesz w stanie stworzyć odpowiedniej tabeli. Mówiąc odpowiedniej, mam na myśli znormalizowanej, czyli takiej, która ustrzeże Cię przed tak zwanymi problemami, anomaliami, o których za chwilę powiem. No a druga rzecz jest taka, że nawet jeśli napiszesz poprawne polecenie SQL, to jeśli napiszesz je na tabeli zdenormalizowanej, która nie spełnia wymagań, o których zaraz się dowiesz, to może się okazać, że ten poprawnie napisany SQL zwróci Ci błędne dane. Czyli na przykład piszesz tabela A, join tabela B, jakiś tam warunek złączenia i patrzysz, kurczę, mam duble. I duble wcale nie muszą wynikać z tego, że coś z Twoim zapytaniem jest nie tak, ale może być coś nie tak ze strukturą tabel, które ze sobą łączysz. I teraz jeśli Ty nie będziesz rozumiał, jak działa normalizacja, nie będziesz w stanie ocenić, czy tabele, z których korzystasz, są znormalizowane, no to będziesz miał problem nawet z SQL-em, co mogłoby się wydawać, że jest, kurczę, trochę dziwne, no skoro znam SQL-a, to z SQL-em nie będę miał problemu, ale możesz tak mieć, no bo ta wiedza się przenika i skoro SQL wykorzystujemy do pracy z danymi w bazie danych, to jak z tą bazą danych jest coś nie tak, no ten SQL nam nie wystarczy. Zapraszam Cię teraz do ekranu mojego komputera, gdzie pokażę Ci, dlaczego musimy tabelę w relacyjnej bazie danych normalizować, czyli opowiem Ci o takich czterech kategoriach problemów, jakie mogą wystąpić, gdy będziemy pracować z nieznormalizowaną tabelą. To, co widzisz, to przykład tabeli, która mogła zostać przez kogoś stworzona w bazie danych i chciałbym Ci zacząć od punktu wyjścia, żeby Ci pokazać, dlaczego musimy normalizować tabelę, podając kilka przykładów problemów, z jakimi możemy się zetknąć, pracując z nieznormalizowaną tabelą. I istnieją cztery takie problemy, czyli tak zwana anomalia czytania, wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordu. Zacznijmy od anomalii wstawiania. Jeśli mam taką tabelę, gdzie mam imię, nazwisko pracownika, jego PESEL, gdzie mieszka, dział, w którym pracuje, kierownik tego działu i pensja, na pierwszy rzut oka dla kogoś niedoświadczonego mogłoby się wydawać, że wszystko jest ok. No i wyobraź sobie, że chcę teraz dodać nowy dział.
nowy dział do firmy, bo zmieniam strukturę firmy. I jeśli stworzę taką tabelę, czyli zapiszę sobie polecenie Create Table, no to wiadomo, że tworząc taką tabelę, no na pewno chcę mieć obowiązkowe pole imię, nazwisko, PESEL. Tak naprawdę każda z tych pól, każda z tych kolumn mogłaby być obowiązkowa. No jeśli chciałbym stworzyć nowy dział w bazie danych, no to mam problem, no bo nie mogę go przecież dodać tutaj w tym miejscu, no bo pojawi mi się informacja, no dobra, ale nie wypełniłeś jeszcze tych pól. A co miałbym tu niby wpisać, skoro chcę stworzyć po prostu nowy dział, w którym być może nikt jeszcze na razie nie powinien pracować. Więc mam problem ze wstawianiem, bo nie jestem w stanie wpisać tylko danych dla części kolumn, bo stworzyłem tabelę w taki sposób, że przy tworzeniu nowego działu wymagane są jeszcze również dane pracownika, co jest bez sensu. Druga rzecz to jest anomalia usuwania, czyli w drugą stronę sytuacja. Załóżmy, że jakiś dział chciałbym usunąć, albo chciałbym na przykład usunąć pracownika. Załóżmy, wygasła mu umowa, zdecydowaliśmy się nie przedłużać umowy z Pawłem Iksińskim. No i teraz jeśli piszę polecenie delete takiej tabeli, delete from tabela, jakby się tam nie nazywała, where PESEL równa się tyle, załóżmy, no to usunę ten rekord i jeśli usunę ten rekord, to przy okazji usuwam rekord, jedyną wzmiankę w naszej bazie danych o dziale IT. Więc też mamy problem, że nie jesteśmy w stanie usunąć tylko tych informacji, bo znowu one by, mógłbyś powiedzieć, dobra, zrobimy update'a. Jeśli tu byś chciał wrzucić nula, no to pojawiłby Ci się też komunikat błędu, no sorry, no te kolumny muszą być wypełnione. W związku z czym mamy anomalię wstawiania i usuwania. Trzecia rzecz to anomalia modyfikacji. No bo jeśli my tu mamy rekordy 3, ok, ale tych rekordów moglibyśmy mieć dużo więcej. Czyli jakbym na przykład ta tabela wyglądałaby w ten sposób, to by były jeszcze jakieś inne rekordy i ja bym Ci teraz powiedział, wiesz co, zmieniamy kierownika działu sprzedaży. Teraz kierownikiem działu sprzedaży nie będzie Jan Wojciechowski, a Jan Kowalski. No to Ty sobie tutaj pięknie zamienisz z Jana Wojciechowskiego na Jana Kowalskiego i możesz nie zauważyć, że gdzieś tam niżej kilka tysięcy rekordów niżej, mamy informację, że kierownikiem tego działu jest Jan Wojciechowski. Czyli jak napiszesz polecenie update, możesz zmodyfikować tylko ten rekord i zapomnieć o tym. Może się tak zdarzyć, jeśli dasz warunek na przykład na znowu polu PESEL pracownika. W związku z czym później to doprowadzi do kolejnej anomalii, czyli czytania. Bo jak tu napiszemy, że kierownikiem działu sprzedaży jest Jan Kowalski, a tutaj Jan Wojciechowski i ty napiszesz selecta, sprawdź mi, jaki jest kierownik działu sprzedaży, to odczytując z tego rekordu dowiesz się, że jest to Jan Kowalski, a z tego, że to jest Jan Wojciechowski. Więc to jest kolejna, czwarta anomalia po anomalii wstawiania, usuwania, modyfikacji i czytania. I teraz, żeby nie mieć takich problemów, tą tabelę musimy znormalizować. Czego teraz potrzebujemy, żeby umieć normalizować tabelę w bazie danych? Potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy rozumieć, czym jest klucz główny i klucz obcy. Ja nagrałem już na ten temat odcinek. Znajdziesz do niego link pod tym nagraniem. Wyjaśniam, czym jest klucz główny, czym jest klucz obcy. Jeśli tego nie wiesz, to zachęcam do tego, żeby najpierw obejrzeć przynajmniej te dwa nagrania, a najlepiej pierwszych 6 odcinków, a dopiero wrócić do tego nagrania. Czyli musimy wiedzieć, czym jest klucz główny i klucz obcy. A druga rzecz, musimy wiedzieć, jak definiować zależności między kolumnami, co w praktyce sprowadza się do tego, że musimy po prostu rozumieć, jakie dane w tabeli przechowujemy. Rozumieć od strony biznesowej. Jeśli chodzi o te zależności między kolumnami, to tu nie ma nic skomplikowanego, tu nie jest nic trudnego, choć może wydaje się to takie nieoczywiste. Trudno to wyjaśnić. Tu chodzi po prostu o to, żeby rozumieć, która kolumna tabeli zależy od której. Inaczej mówiąc, już na konkretnym przykładzie. Jeśli w naszej firmie mielibyśmy tak, jak jest to zazwyczaj, czyli przypisaną pensję do pracownika, to pensja zależałaby od PESEL-u. Czy tam od imienia, nazwiska pracownika, no bo bylibyśmy w stanie powiedzieć, no dobra, w naszej firmie każdy pracownik ma indywidualnie negocjowaną pensję, więc to jest coś, co przypisujemy do pracownika. Natomiast może się zdarzyć taka firma, że ktoś powie, a my jesteśmy nowoczesną firmą i u nas wszyscy na tym samym stanowisku zarabiają tyle samo, to wtedy mogłoby się okazać, że pensja jest czymś, co jest zależne od działu, a nie od pracownika. To znaczy, każda osoba, która pracuje w dziale na przykład sprzedaży, będzie zarabiała 4800. Wtedy pensji, nie powiedzielibyśmy, że pensja jest to kolumna, która zależy od pracownika, od identyfikatora pracownika, tylko zależy od identyfikatora działu. Za chwilę zobaczysz to w praktyce. Tu naprawdę nie ma nic trudnego, więc trzeba to wyczuć po prostu i zobaczyć w praktyce, jak te zależności funkcjonują. To teraz, skoro już wiemy, czego nam potrzeba, żeby znormalizować tabelę, przejdźmy do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób normalizować tabelę. Żeby normalizować tabelę,
Korzystamy z tak zwanych postaci normalnych. A postać normalna to po prostu określenie wymagania, jakie musi tabela spełniać, żeby zdecydować, czy jest pierwszej postaci, drugiej czy trzeciej. Czyli normalizacja polega na tym, żeby doprowadzić tabelę do trzeciej postaci normalnej. I teraz poznamy poszczególne wymagania każdej z tych postaci normalnej. Jeśli chodzi o pierwszą postać, to tutaj mamy tą samą tabelę, którą widziałeś przy punkcie wyjścia. Za chwilę ją znormalizujemy, doprowadzimy do pierwszej postaci normalnej. I pierwsza postać normalna ma takie wymagania, żeby wszystkie kolumny były atomowe oraz tabela posiadała klucz główny. Czyli to, co ja zrobiłem z tą tabelą, to pierwsza rzecz dodałem klucz główny, czyli jakiś identyfikator. To jest wymóg. Tabela musi posiadać klucz główny w relacyjnej bazie danych. Myślę, że nic trudnego, po prostu dodałem kolumnę ID, moglibyśmy ją może nazwać ID pracownika, na razie zostawiamy ID, no i będzie przechowywała liczby całkowite. Druga rzecz, kolumny są atomowe, a to oznacza tyle tylko, że nie ma tam pól wielowartościowych, wieloczęściowych. No bo zauważ, że jeśli ja bym chciał teraz odczytać sobie, na jakiej ulicy mieszka Magda Kowalska, no to mam problem, bo na jakiej ulicy mieszka, skoro tu przechowuję ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, więc musiałbym kombinować, odczytaj tutaj pierwszą wartość między pierwszą spacją, a drugą spacją, tak? Ale tutaj ktoś już mógł napisać to w ten sposób, no i ten warunek by nie sprawił, żebym uzyskał wartość aksamitna, tylko pewnie 115, bo tu jest pierwsza spacja, a tu druga. W związku z czym unikamy takich sytuacji, kiedy w kolumnie przechowujemy więcej niż jedną wartość. I to też zrobiłem w tym przypadku, czyli pole adres rozdzieliłem na takich 5 kolumn, czyli ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość. I tabela w takiej postaci spełnia wymagania pierwszej postaci normalnej, czyli nie jest jeszcze w pełni znormalizowana, ale już spełniliśmy pierwszy wymóg, czyli wymagania pierwszej postaci normalnej. Przejdźmy zatem do drugiej postaci normalnej. Druga postać normalna ma takie wymagania, że po pierwsze tabela musi być w pierwszej postaci normalnej oraz dodatkowo wszystkie kolumny niekluczowe zależą od klucza głównego PK, czyli primeryki. Co to jest kolumna niekluczowa? Kolumna niekluczowa to kolumna, która nie jest kluczem głównym, czyli jak określiliśmy sobie, że to jest klucz główny, to wszystko co jest tutaj to jest kolumna niekluczowa. I teraz, żeby tabela była w drugiej postaci normalnej, to każda z tych kolumn musi zależeć od klucza głównego. No i tu załóżmy już, że ta pensja jest przypisana do pracownika, czyli nie mamy z tym problemu. Natomiast kierownik działu to jest wartość, która jest zależna od działu. To znaczy, skoro ID domyślnie na ten moment to ma być ID pracownika, no to jeśli to nie jest kierownik przypisany do pracownika bezpośrednio, indywidualnie, a to jest po prostu kierownik działu, w którym pracuje ten pracownik, no to tak naprawdę kolumna kierownik działu zależy od działu, a nie od pracownika. Więc ta kolumna, jeśli chcemy, żeby mieć tabelę w drugiej postaci normalnej, nie może być częścią tej tabeli, więc musimy ją wydzielić do oddzielnej tabeli, w której napiszemy, że dział sprzedaż ma kierownika Wojciechowski Jan. I tu uwaga, tu się nam przyda teraz klucz obcy w tym miejscu, bo przy normalizowaniu musimy pamiętać o tym, żeby móc wrócić do punktu wyjścia. Bo jakbym po prostu stworzył taką tabelę, nie stworzył tej kolumny, to zobacz, że w tym miejscu jeszcze mogłem powiedzieć, o, Magda Kowalska pracuje w dziale sprzedaży, którego kierownikiem jest Wojciechowski Jan. Natomiast jakbym wyrzucił ten ID działu, to teraz bym nie był w stanie powiedzieć, w którym dziale pracuje Magda Kowalska, no bo te dwie kolumny przyniosłem tutaj. Tak samo dla każdego innego pracownika, więc musimy pamiętać jeszcze przy podziale większej tabeli na mniejszą, żeby w tej poprzedniej tabeli zostawić jakiś identyfikator, odnośnik, czyli tak zwane te linkowanie, łączenie, którym jest po prostu klucz obcy. I w ten sposób widzę, ok, pracownik 1 pracuje w dziale 1, dział 1, kierownik taki. Pracownik 2 też w dziale 1, a no to ten sam kierownik, a pracownik 3 w dziale 2, a dział 2 to Renata Kadłubek jest jego przełożoną. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli musimy pamiętać o tym, żeby móc wrócić do punktu wyjścia. A druga rzecz jest taka, że nie możemy wygenerować nowych danych. No u nas tu nie ma takiego ryzyka, ale trzeba o tym pamiętać, czyli jeśli dzielisz większą tabelę na mniejsze, to zwróć uwagę, czy jak później połączysz tę tabelę, to się nie okazało, że doszły ci jakieś informacje, których wcześniej nie było. I też ostatnia rzecz jeszcze ważna, jeśli podzieliłeś jedną tabelę na dwie, to teraz, żeby model bazy danych był znormalizowany, to wszystkie tabele muszą spełniać te wymagania, czyli ta nowa tabela też musi spełniać wymaganie już w tym przypadku drugiej postaci normalnej,
Ale zacznijmy od pierwszej. Po pierwsze, kolumny są atomowe. Są. Mamy klucz główny? Mamy. Czyli mamy pierwszą postać normalną. Czy wszystkie kolumny niekluczowe zależą od klucza głównego? Nazwa działu, kierownik od ID, jak najbardziej. Więc mamy drugą postać normalną i z tej postaci przeszliśmy do takiej tak naprawdę poprzez dodanie klucza obcego. Teraz przejdziemy do trzeciego przykładu, a w zasadzie nie do trzeciego przykładu, tylko do trzeciej postaci normalnej. Tu mamy punkt wyjścia, czyli drugą postać normalną. Zacznijmy od wymagań. Trzecia postać normalna. Tabela jest w drugiej postaci normalnej plus żadna kolumna niekluczowa nie zależy od kolumny innej niż klucz główny. Czyli jak ustaliliśmy sobie, że to są kolumny niekluczowe, to są kolumny niekluczowe i na ten moment wiemy, że te kolumny niekluczowe zależą od tego klucza, te kolumny niekluczowe od tego, czyli wszystko jest ok, ale teraz musimy sprawdzić, czy nie ma takiej sytuacji, że na przykład ok, jedna kolumna na przykład zależy od ID pracownika, od klucza głównego, ale dodatkowo zależy od czegoś innego, bo wtedy tabela nie jest w trzeciej postaci normalnej. I tu mamy problem z miejscowością. Dlaczego? Ponieważ miejscowość to coś, co jest przypisane do kodu pocztowego. Inaczej mówiąc, jeśli mam kod 02200, oczywiście ja je zmyśliłem, one nie są prawdziwe, tak? Ale załóżmy, że to jest kod Wielunia, to nie mogę za chwilę napisać 02200 Warszawa, no bo wiadomo, że ten kod pocztowy on określa konkretne miasto. Oczywiście jedno miasto może być wiele kodów pocztowych, co nie zmienia jednak faktu, że na podstawie kodu pocztowego jesteśmy w stanie odczytać miejscowość. W związku z czym, chcąc doprowadzić tabelę do trzeciej postaci normalnej, powinniśmy teraz z tego miejsca wyrzucić kolumnę miejscowość, wstawić tu kod pocztowy, stworzyć tabelę na przykład kody pocztowe, gdzie będzie kolumna kod pocztowy i miejscowość, dzięki czemu jeśli będziemy chcieli odczytać, w jakiej miejscowości mieszka dany pracownik, to na podstawie kodu pocztowego będziemy w stanie taką miejscowość odczytać i powiązać tę tabelę. W praktyce jednak się tak często zdarza, że danych teleadresowych nie normalizujemy, inaczej zostawiamy je zdenormalizowane nawet w takiej postaci. Ja też często takie rozwiązania widziałem. No z tego powodu, że, o czym opowiem na sam koniec nagrania, łączenie tabel jest operacją kosztowną, niewydajną, bo jeśli teraz zamiast jednej tabeli miałbym jeszcze trzy tabele i chciałbym sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobra, jak nazywa się kierownik działu, w którym pracuje Paweł Iksiński, a do tego w jakiej miejscowości mieszka, to zamiast robić select from tabela, muszę robić select from tabela A, join from tabela B, żeby znać kierownika działu, join tabela C, w którym odczytam miejscowość. I z tego powodu idea jest taka, że bardzo często normalizujemy model do trzeciej postaci, a później to się da, to z powrotem denormalizujemy po to, żeby uniknąć tych problemów z łączeniem tabel, więc są takie wyjątki jak dane teleadresowe, dlatego ja tu nie pokazałem Ci trzeciej postaci normalnej, która by wyglądała bardzo analogicznie, po prostu miałbyś dodatkową kolumnę, kod pocztowy, miejscowość, tej by kolumny tutaj nie było i to tak naprawdę tyle. Natomiast chciałem Ci w tym praktycznym przykładzie też pokazać, że w rzeczywistości nawet baza transakcyjna, nie hurtownia, a baza transakcyjna też może być delikatnie zdenormalizowana i to jest normalne i do tego trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście możesz się zastanawiać, no dobra, ale Ty powiedziałeś, że normalizacja polega na tym, żeby doprowadzić tabelę do trzeciej postaci normalnej, ale jak jest trzecia, to może jest ich i więcej. I rzeczywiście tak jest, że jest jeszcze postać pierwsza, druga, trzecia, o której Ci powiedziałem, ale jest też postać bio z koda, jest postać czwarta, jest nawet piąta, szósta, ale to są zagadnienia raczej na potrzeby dyskusji akademickich. W praktyce, jeśli znormalizujesz tabelę do trzeciej postaci normalnej, to będzie w zupełności ok. Dlaczego? Ponieważ tu nie będziemy mieli anomalii, o których powiedziałem na początku. To znaczy, jeśli będę chciał dodać nowy dział, to mogę go dodać, nie musząc dodawać pracownika. Jeśli będę chciał zwolnić pracownika, to bardzo spoko, nie będę musiał jednocześnie usuwać działu. Jeśli będę chciał zmodyfikować przełożonego działu sprzedaży, to zrobię to w tym miejscu i pomimo, że dwie osoby pracują w tym dziale, to poprzez łączenie tabel tej z tym ja odczytam prawidłową wartość i nie będę miał anomalii czytania. Więc ta trzecia postać normalna jest z tego powodu wybrana jako postać, do której dążymy w 99%, ponieważ ona pozwala nam zachować taki kompromis między spójnością danych, czyli brakiem tych anomalii wstawiania, czytania, usuwania i modyfikowania rekordów, a wydajnością, bo ileś tych tabel tam jest, musimy je podzielić, natomiast nie jest to podział aż tak drobiazgowy, który by sprawił, że korzystanie z bazy danych stałoby się niewydajne. Podsumowując ten odcinek, to co warto, żebyś zapamiętał z tego nagrania, to fakt, że normalizację przeprowadzamy w relacyjnych bazach danych. Normalizacja polega na tym, żeby doprowadzić każdą tabelę w bazie danych do trzeciej postaci normalnej. W praktyce wygląda to tak, że najpierw wszystko normalizujemy, doprowadzamy do tej trzeciej postaci normalnej,
a później, jeśli mamy ku temu sensowne powody, zazwyczaj kwestie wydajnościowe, to decydujemy się, żeby pewne tabele w bazie danych lekko zdenormalizować w ten sposób, żeby unikać tych kosztownych operacji łączenia tabel, bo jeśli rozdzielimy dane na dużą liczbę tabel, musimy je łączyć, a ta operacja jest bardzo kosztowna. Musisz też pamiętać o tym, że żeby przeprowadzić normalizację, dążymy wyłącznie do trzeciej postaci normalnej. Istnieją oczywiście w teorii dalsze postacie normalne, ale ta trzecia postać w 99% nam wystarcza i w praktyce znajomość jej jest wystarczająca do tego, żeby śmiało sobie radzić na rynku pracy w obszarze programowania baz danych. No i ważna jest też rzecz, że czym innym jest baza danych transakcyjna, a czym innym jest hurtownia danych. Ja o hurtowni danych nagrywałem już odcinek i tam w hurtowni danych dane tabele denormalizujemy. Między innymi właśnie po to, żeby nie musieć łączyć tabel, bo jeśli mamy w hurtowni danych bardzo dużo danych, to im większa tabela, tym ten koszt łączenia dwóch tabel jest dużo większy, w związku z czym tam w świadomy sposób, w tym pewnym rodzaju bazy danych, jakim jest hurtownia danych, rezygnujemy z tej normalizacji, czyli świadomie denormalizujemy model po to, żeby wydajniej czytać dane. Oczywiście zachęcam Cię też do zasubskrybowania kanału, żebyś po prostu nie żałował i nie przegapił jakiegoś wartościowego odcinka, którym podzielę się z Tobą już wkrótce. A jeśli interesuje Cię więcej wiedzy na temat programowania baz danych, to nagrałem już odcinek właśnie o tym, czym są implementacje baz danych, systemy baz danych oraz taki odcinek w pigułce, który zawiera najważniejsze informacje, które pozwolą Ci w sprawny sposób rozpocząć naukę programowania baz danych. Kliknij teraz w ekran, który widzisz na swoim komputerze. Cześć!